Witam Państwa ponownie. Historia, którą za chwilę przedstawimy, jest od początku do końca prawdziwa, ponieważ jednak porusza sprawy intymne i delikatne, zmienione zostały imiona jej bohaterów. Nie jest zalecane, aby dzisiejszej audycji słuchały dzieci. Przedstawimy w niej prawdziwą historię kobiety, którą nazwaliśmy Celestyna, a która we wczesnej młodości we własnej rodzinie przeżyła rzeczy straszne. Była wykorzystywana seksualnie przez najbliższych. Długo nosiła w sobie niszczące konsekwencje tamtych wydarzeń, ale w końcu zdołała je przezwyciężyć. Stało się to, kiedy jej serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. W dzisiejszych czasach wszyscy zamykamy na noc nasze mieszkania, zwłaszcza te w centrum miasta. Jednak drzwi naszej misji zawsze są otwarte, nieprzerwanie od roku 1877. Mężczyźni, kobiety i dzieci mogą tu bezpiecznie spędzić noc, otrzymać czystą odzież i pożywny posiłek. Zapewniamy im również niezbędną pomoc medyczną i dentystyczną, a także różnego rodzaju poradnictwo i opiekę duszpasterską. Od pracowników misji dowiadują się o Bożej miłości, o tym, że Bóg kocha każdego z nich i dla każdego ma wspaniały plan na życie. Wszystko to jest możliwe dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, którzy hojnie wspierają naszą misję. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2548 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. Proszę usiąść. W czym mogę pani pomóc? Mam problemy w pracy. Mój szef jest dla mnie bardzo surowy, bez przerwy coś mnie obwiniaj i mówi, że powinnam pójść do psychologa. A o co dokładnie chodzi? Czym pani się w ogóle zajmuje? Pracuję ze studentami. Ostatnio organizujemy dla nich takie ćwiczenia, które mają lepiej ich przygotować do pracy w więzieniu. Zamykamy ich na klucz w ciemnych pomieszczeniach, no tak, żeby mogli się poczuć jak w celi. Czy to w jakiś sposób wpływa na panią? Tak. Odczuwam złość, oburzenie, smutek. A co według pani jest tego powodem? Nie wiem, może jakoś utożsamiam się z więźniami. Jest we mnie ogromny ból i złość. Jeszcze nigdy się tak nie czułam. To proszę powiedzieć mi o tym coś więcej. Zawsze czułam się gorsza i często żałowałam, że żyję. Ja nikomu wcześniej o tym nie mówiłam. Zawsze starałam się zadowalać innych, zwłaszcza mojego szefa. Pracuję po 60-70 godzin tygodniowo. A jaka jest pani funkcja w tym projekcie więziennym? Jestem odpowiedzialna za wszystkie ustalenia i plany, ale uczestniczę w nim też bezpośrednio. Niekiedy przypada mi rola podłego strażnika, w tym to jestem dobra. Po prostu naśladuję mojego ojca. Pani ojciec był podły? Tak. Wykorzystywał wszystkie swoje dzieci. Kiedy zaczynał, chowałam się w szafie, z nadzieją, że o mnie zapomni. A pani matka? Co ona na to wszystko? Mama nigdy nie interweniowała. Zresztą, jeżeli chodzi o mnie, nigdy nie zwracała na mnie większej uwagi. Interesowała się tylko osiągnięciami mojego rodzeństwa. Moje nie miały dla niej znaczenia. Jak się pani wtedy czuła? Cóż, chciałam być akceptowana. Chciałam być najlepsza tylko po to, żeby ją zadowolić. Ale to nie pomogło. Wróćmy do pani ojca. Co związanego z nim najbardziej utkwiło pani w pamięci? Mam dużo luk.
Zawsze miałam problemy z przypomnieniem sobie wydarzeń z przeszłości. W takim razie, jakie są pani najwcześniejsze wspomnienia? Kąpiel z bratem i siostrą. Kąpał nas tata. Najpierw brata i siostrę, a potem zostawał sam ze mną. Musiałam go wtedy myć i wycierać ręcznikiem. Razem braliście kąpiel. Tak, a byłam już wtedy nastolatką. Tak. Jak pani sobie z tym radziła? Po prostu udawałam, że jestem gdzie indziej i robię coś innego. Czyli stworzyła pani sobie świat fantazji? Chyba tak. To był świat bezpieczny, w którym wszyscy byli kochani. Celestyno, kiedy człowiek cierpi, tworzy w sobie mechanizm radzenia sobie z bólem. Pani ma w sobie dużo bólu, a ten mechanizm wyraźnie się wyczerpuje. Musi pani stawić czoła prawdzie o swoim dzieciństwie, bo tylko ona może przynieść ukojenie. Moje dzieciństwo pod wieloma względami nawet mi się podobało. W naszym domu odbywało się wiele rodzinnych przyjęć. Bywało wesoło, ale ciemna strona tamtych lat też wyryła się w mojej pamięci. W wieku 35 lat zaczęłam szukać prawdy. Byłam już wtedy od 12 lat zamężna. Miałam 5-letniego syna i pracę, którą kochałam. A jednak gdzieś obok tego wszystkiego zawsze tkwiło we mnie pragnienie śmierci. Cześć, kochanie. Tak wcześnie jesteś w domu? Co to tak dla odmiany? Teraz już tak będzie. Rozmawiałam z doradcą personalnym w firmie i on mi powiedział, że powinnam pracować 8 godzin dziennie i koniec. No, to mi się podoba. Będziemy mieli więcej czasu dla siebie. A słuchaj, co jeszcze powiedział ci ten doradca? Że nie powinnam brać udziału w tych ćwiczeniach symulujących więzienie. Poważnie? Ja myślałem, że to lubisz. No tak, lubię, ale one wywołują we mnie jakieś niemiłe wspomnienia z dzieciństwa. Ja zawsze wiedziałem, że twoja rodzina jest dziwna. Nawet więcej niż dziwna. Mój mąż miał rację. Nigdy nie miałam dobrego kontaktu z moją matką. W ciągu 12 lat naszego małżeństwa rodzice odwiedzali nas bardzo rzadko, chociaż mieszkaliśmy o pół godziny drogi od siebie. Tym większe było moje zdziwienie, kiedy krótko po tym, jak rozpoczęłam terapię, matka poprosiła mnie o spotkanie. A miało być tak cudownie, jak już je dzieci usamodzielnią. A nie jest? W czym problem, mamo? W tym, że od 12 lat nie byliśmy blisko z twoim ojcem. Niedobrze mi się od tego robi. Nawet już na samą myśl o twoim ojcu. 12 lat? Tyle, ile trwa moje małżeństwo? Celestyno, czy ty byłaś kiedyś przez niego wykorzystywana seksualnie? Byłam, ale dlaczego pytasz o to właśnie teraz? A tak się nad tym zastanawiałam. Kiedyś przyłapałam go w twoim łóżku. Nawrzeszczałam na niego i kazałam mu się stamtąd wynieść. Dałam mu, czego chciał, bo nie chciałam, żeby tobie stało się to, co mnie. Ile miałam wtedy lat? Dokładnie nie pamiętam. Byłaś nastolatką. W którym to było pokoju? Na drugim piętrze. W pokoju z kwiatami. Mamo, ja nic nie pamiętam. Zadbałam, żeby to się już nie powtórzyło. Nigdy wcześniej ze mną o tym nie rozmawiała. Według niej miałam wtedy 17 lat, a ja w ogóle tego nie pamiętałam. Powiedziałam o tym mojemu terapeucie, który skierował mnie na zajęcia grupy wsparcia dla osób wykorzystywanych seksualnie w dzieciństwie. We wszystkich szkołach, do których chodziłam, Żydzi stanowili mniejszość. Ale nie zdawałam sobie sprawy, że moje pochodzenie może być powodem uprzedzeń i źródłem różnych przykrości, bo przez cały czas żyłam w świecie fantazji. Lubiłam szkołę,
która była dla mnie ucieczką od domowego zgiełku. Musiałam ciężko pracować, bo ze względu na kłopoty z pamięcią szybko zapominałam to, czego się nauczyłam. Moją najlepszą przyjaciółką była w tamtym okresie koleżanka z ławki, także Żydówka, o imieniu Jane. Mój tata pozwala mi kupować do ubrania to, co mi się podoba, ale najpierw muszę to przy nim przymierzyć. Fajnego masz tatę. No, tylko że on jest strasznie humorzasty. Bierze tabletki na depresję. Teraz znowu ma dołek i lepiej trzymać się od niego z daleka. To może przyszłabyś do mnie na noc? Boję się go zapytać. To zapytaj mamy. No, mama pewnie by mi pozwoliła, chociaż uważa, że nic nie umiem i jestem do niczego. Mój ojciec był człowiekiem bardzo inteligentnym, ale miał problemy emocjonalne. Zrobił ze mnie swoją powiernicę. Zwierzał mi się podczas długich wspólnych spacerów. Często późnym wieczorem przychodził do mojego pokoju, żeby porozmawiać. Od moich braci wymagał czasem jakichś dziwnych rzeczy, a kiedy się opierali, dochodziło do przepychanek. Ja natomiast robiłam wszystko, czego chciał, byle tylko uniknąć konfrontacji. Byłam uległa. Czy ktoś inny z rodziny też wymuszał coś na tobie? Któregoś dnia moja siostra zaciągnęła mnie do pokoju brata i zmusili mnie, żebym zrobiła to, czego on chciał. A powiedziałaś o tym komuś? A komu miałam o tym powiedzieć? No, to jak sobie z tym poradziłaś? Nauczyłam się myśleć o czymś innym. Kiedy miałam 13 lat, to mój brat poszedł na studia. A co było potem? W szkole średniej marzyłam o tym, żeby wyjść za mąż. No ale rzadko umawiałam się z chłopakami. Bałam się zapytać rodziców, czy mogę wyjść z domu. W końcu poznałam Garego, który powiedział, że mnie kocha. W wieku 17 lat zaszłam w ciążę. Kiedy mama zauważyła, że mam nieregularne miesiączki, zabrała mnie do lekarza. Co jej jest, doktorze? No cóż, po prostu jest w ciąży, drugi miesiąc. Nie, to niemożliwe. Celestyno, nie możesz urodzić tego dziecka. Musisz iść na studia, przynajmniej na rok. Dam paniom nazwisko i adres. Same zdecydujecie, co z tym zrobić. Nigdy nie miałam pewności, czy było to dziecko Garego, czy mojego ojca. Ojciec jako prezes rady szkoły wręczał dyplomy, między innymi mnie, a ja byłam wtedy w drugim miesiącu ciąży. Zaraz po rozdaniu świadectw dokonałam aborcji, po czym wpadłam w głęboką depresję. Mimo tego jesienią poszłam na uniwersytet w Illinois. Wiedziałam, że studiuję tam wielu Żydów, więc miałam nadzieję, że nie będę odstawać. Ale żydowska młodzież bardzo mnie rozczarowała. Owszem, przestrzegali żydowskich zwyczajów i rytuałów, ale Bóg wcale ich nie interesował. A ja chciałam Go poznać, bo wierzyłam, że On może mi pomóc. Kiedy stałam w kolejce do rejestracji, ktoś dał mi jakąś broszurę. Nie zaglądałam do niej przez kilka tygodni. A kiedy w końcu zaczęłam czytać, próbowałam o tym porozmawiać z moją współlokatorką z akademika. 4 prawa życia duchowego. Znam to, a nawet w to wierzę. To niesamowite. Nasz Mesjasz przyszedł, a mnie nikt o tym nie powiedział? Nigdy nie słyszałaś o Jezusie? Słyszałam. Jako dziecko chodziłam nawet na wakacyjny kurs biblijny. Myślałam, że jesteś ortodoksyjną Żydówką. Bo jestem, ale rodzice pozwalali mi tam chodzić. Chyba chcieli pozbyć się mnie na chwilę. No to musiałaś słyszeć, że Jezus umarł za twoje grzechy. Tak, ale nie wiedziałam, czy Żydom wolno wierzyć w Jezusa. Twój duch jest wolny, Celestyno. Jeżeli chcesz, to możesz w Niego wierzyć. Nie znam żadnego Żyda wierzącego w Jezusa. Jak poczytasz Stary Testament, to się dowiesz, że On był zapowiadany dużo wcześniej, zwłaszcza w Księdze Izajasza. Nigdy nie czytałam Biblii, ale niektórych wersów uczyłam się na pamięć, na przykład... Słuchaj, Izraelu, tylko Bóg jest twoim Panem. Może to z tego powodu Żydzi nie akceptują Jezusa. Według nich byłoby to bałwochwalstwem. Jezus powiedział, ja i mój Ojciec jedno jesteśmy.
Izajasz przepowiedział, że Jezus przyjdzie jako sługa. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a jednak Pan Jego dotknął za winę nas wszystkich. To prawda. Za grzech zawsze musiała być przelana krew. No, dlatego Bóg posłał swojego jedynego Syna, którego złożył w ofierze. I właśnie przez Niego możemy teraz przychodzić do Boga. Czyli Jezus byłby tą brakującą częścią. Mhm. To nawet ma sens. Po tej rozmowie wypowiedziałam modlitwę, która znajdowała się na końcu broszury. Ale moje życie wcale się nie zmieniło. Po roku zrezygnowałam ze studiów na uniwersytecie. Wróciłam do domu i zapisałam się do miejscowego koledżu. Któregoś dnia, w drodze do sklepu, rozmawiałam o moim nowym wyobrażeniu na temat Mesjasza z moim młodszym bratem. Więc ty wierzysz, że Jezus był Mesjaszem? Tak. Żydzi nie przyjęli tego do wiadomości, ale to on jest barankiem paschalnym. Powiedziałaś rodzicom? Tak. I co oni na to? Myślą, że odebrało mi rozum, ale że to jest przejściowe. No tak, tylko że to ty masz rację. Ja też uważam, że on jest Mesjaszem. Doszedłem do tego już jakiś czas temu. Naprawdę? No to przynajmniej nie jestem sama. I ty też nie. Niby tak. Ale chciałabym poznać jeszcze jakichś Żydów, którzy też w to wierzą. Ale w tym punkcie moja wiara i wiedza o Chrystusie się zatrzymała. Nie pogłębiałam jej ani podczas studiów, studiowałam muzykę, ani podczas podróży z chórem po całej Europie, gdzie śpiewaliśmy w pięknych katedrach. Modliłam się wtedy w ten sposób. Panie, jeśli chcesz, żebym dalej była Żydówką, daj mi za męża Żyda. A jeśli chcesz, żebym była chrześcijanką, niech będzie to chrześcijanin. I kiedy poznałam Roba, pomyślałam, że to odpowiedź na moją modlitwę. Zanim się pobraliśmy, chodziliśmy ze sobą ponad 3 lata. Rob był zawodowym muzykiem i często wyjeżdżał na weekendy, dlatego rzadko chodziliśmy razem do kościoła. Chcesz się przyłączyć do kościoła? Nie chcę być chrześcijanką w ukryciu. Chcę publicznie przyznać się do wiary w Jezusa, mojego Mesjasza. A skąd ta decyzja? Kiedy cię nie było, czytałam taką książkę, która dowodzi, że Jezus powstał z martwych, a to oznacza, że On naprawdę jest Bogiem. Poprosiłam Go, żeby stał się moim Zbawicielem. No, rozumiem. No ale nie wydajesz się tym zachwycony. Celestyno, ja od dziecka chodziłem do kościoła. Dla mnie to nic nowego. Powinieneś posłuchać chrześcijańskiego radia. Tam są takie fantastyczne kazania. I taka audycja, Wyzwolony, w której ludzie z różnych środowisk niekiedy o bardzo pogmatwanym życiu opowiadają, jak przyszli do Chrystusa. W porządku, ale ja naprawdę nie wiem, co cię tak fascynuje. Rob, to nie do wiary. Poznanie Jezusa to najwspanialsza rzecz, jaka mi się w życiu zdarzyła. Jak można być tak obojętnym? Wyznałam publicznie moją wiarę w Jezusa i zostałam ochrzczona. Na początku cały czas mówiłam Robowi o Jezusie. Ale potem zrozumiałam, że zamiast tego powinnam się za Niego modlić. 2 lata później Rob także stał się dzieckiem Bożym. Kiedy odkryłam, że Bóg powołał mnie do służby, zaangażowałam się w pracę wśród więźniów w Chicago. Przez 5 lat wszystko było w porządku. A potem zaczęliśmy organizować te symulacje więzienne dla studentów, dzięki którym odkryłam moją przeszłość. Daj, skarbie, pomogę ci. Ta terapia grupowa jest naprawdę ciężka. No, a o czym rozmawialiście dzisiaj? O tym, jak się poznaliśmy. Pamiętam, jak mi powiedziałeś, że mogę być twoją dziewczyną numer 4. Coś takiego. No nie mam pojęcia, jak to się stało, że jesteśmy razem. A to było zaplanowane przez Boga, kochanie. No, chyba, że tak. Masz rację. Tak. Teraz w naszej terapii nadchodzi trudny moment. Jaki?
byłam wykorzystywana przez ojca i przez starszego brata. Celestyno, chyba żartujesz. Powiedz, że żartujesz. Nie, Rob. Chodź, kochanie. Chcę cię przytulić. Czemu wcześniej mi o tym nie powiedziałaś? Bo nie zdawałam sobie z tego sprawy. Nie myślałam o tym jako o wykorzystywaniu. Lekarz powiedział, że stworzyłam sobie wyimaginowany świat, w którym się zamknęłam i dlatego niewiele pamiętam z tamtych wydarzeń. Dopiero te ćwiczenia z izolacją coś we mnie poruszyły. Teraz już rozumiem, dlaczego zawsze czułam się taka pogmatwana. Jak oni mogli zrobić coś takiego? No, powinienem dać im popalić. Nie, Rob. Wiesz, co mówi Biblia. Serce człowieka jest złe i niegodziwe są jego czyny. Tak, ale to jest niewybaczalne. Wiem. To będzie najtrudniejsza rzecz w moim życiu, ale muszę im przebaczyć. Muszę to odkryć do końca. Muszę to skonfrontować z rodziną, a przede wszystkim z ojcem. Daj spokój. Trzymaj się od niego z dala. Rob, żeby cokolwiek zmienić, muszę poznać prawdę i ją zaakceptować. Poproszę go o spotkanie w restauracji, gdzie nie będzie mógł zrobić mi sceny. Cześć, tato. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną tutaj spotkać. O co chodzi? Potrzebuję pewnych informacji o naszej rodzinie. Będę rozmawiała ze wszystkimi, ale chciałam zacząć od ciebie. Chodzę na terapię grupową. Terapia grupowa? Ty? Zawsze mi się wydawało, że to ja mam problemy. Jak widać, nie ty jeden. Ale przychodzę do rzeczy, no więc wiem, że wykorzystywałeś mnie, kiedy dorastałam. Dzieciom zawsze się wydaje, że są wykorzystywane. Byłem dla was lepszy niż moi rodzice. Moja mama mnie nie chciała i stale mi to powtarzała. O co ci chodzi? O to, że czasem na ciebie krzyczałem? To, że krzyczałeś, było trudne do zniesienia, ale nie o tym mówię. Mówię o wykorzystywaniu seksualnym. O czym? Coś sobie wymyślasz? Nie, nie wymyślam. Wiele rzeczy pamiętam, na przykład wspólną kąpiel. Jak musiałam cię myć i wycierać i wspólne drzemki z tobą. A o innych, których nie pamiętam, opowiedziała mi mama. W mojej pamięci jest wiele dziur, rzeczy, które się zamazały, ale coś w niej jednak zostało. Między nami nigdy nie doszło do żadnego aktu fizycznego. To nieprawda, tato, i dobrze o tym wiesz. Prawdopodobnie to ty byłeś ojcem dziecka, które usunęłam. A Garego zmusiłeś, żeby za to zapłacił. Zrobiłeś mi straszne rzeczy. Czułam się przez nie zeszmacona i zupełnie bezwartościowa. Także chciałam umrzeć. Może to, co się zdarzyło między nami, było niestosowne. Ale nigdy nie chciałem cię skrzywdzić, Celestyno. Wiesz, że byłem chory. Od zawsze byłem chory. No niekiedy słyszałem jakieś głosy, które mówiły mi, co mam robić. I w którymś momencie przestawałem się zastanawiać, czy to jest właściwe, czy nie. Po prostu to robiłem. Naprawdę słyszałeś jakieś głosy? Tak, myślałem, że to Bóg. A teraz już nie jestem tego pewien. Tato, to na pewno nie był Bóg. W trzeciej księdze mojżeszowej jest napisane, że Bóg potępia kazirodztwo. Nienawidzisz mnie? Nie, ponieważ dzięki Jezusowi jestem w stanie ci przebaczyć. On przebaczył mnie. Może też przebaczyć tobie, jeżeli go o to poprosisz. Musisz jego w to mieszać? On jest twoją jedyną nadzieją, tato. Jestem za stary na zmiany. Jak chcesz. Ale musisz wiedzieć, że gdyby nie Jezus, nigdy w życiu nie mogłabym ci przebaczyć. Po kolei rozmawiałam z moimi braćmi i z siostrą. Nie zaprzeczali rzeczom, które się wydarzyły, ale nie bardzo chcieli o tym rozmawiać. Najbardziej wspierał mnie najmłodszy brat, który też przyjął Jezusa. Często rozmawialiśmy przez telefon. Pamiętam wiele z tych rzeczy. Na pewno ich sobie nie wymyślasz. Rodzice zawsze mnie odrzucali, nawet teraz prawie mnie nie odwiedzają. Wiesz, dopóki nie poszłam na tę terapię, to właściwie nic nie czułam.
Dopiero kiedy terapeuta uruchomił moje mechanizmy obronne, zaczęłam odczuwać ból. Jak to dobrze, że wcześniej poznałaś pana. Co? Bez niego bym sobie nie poradziła. Pięć lat po tym, jak odkryłam prawdę, mama rozwiodła się z ojcem. Po 51 latach małżeństwa. Oboje mieszkają w domach pogodnej starości i oboje odmawiają przyjęcia Ewangelii. Niedawno mama zachorowała na raka. Zanim poszła na operację, razem z bratem i moim synem zaprosiliśmy ją na obiad. Mamo, chcieliśmy z tobą poważnie porozmawiać. O nie, pewnie znowu o tym. Nie ma na świecie niczego ważniejszego. Żydzi w to nie wierzą i dobrze o tym wiesz. Twoja siostra by się mnie wyparła, gdybym w to uwierzyła. Mamo, przejmujesz się tym, co myślą inni. Jeżeli odrzucisz Jezusa, już teraz możemy się pożegnać. Jeżeli nie obudzisz się po operacji, już nigdy się nie zobaczymy. Nie wierzę w to i nie widzę tego w ten sposób. Mamo, wierzysz czy nie, ale taka jest prawda. Joshua cię kocha, mamo. On chce ci dać życie wieczne. A ja nie chcę już o tym słyszeć. Jak się ona czuje? Ona dobrze, ale ja jestem załamana. Weź się w garść. Jej serce jest jak kamień. Sprawy dotyczące Boga w ogóle jej nie interesują. Ona się boi, że straci resztę rodziny. Większość Żydów myśli w ten sposób. Dzisiaj po raz pierwszy sobie uświadomiłam, że mama od zawsze żyje w rozdarciu i bez nadziei. Wszystko, co mogę dla niej zrobić, to dać jej Jezusa. Ale ona go odrzuca tak samo jak ojciec. Jak oni mogą być tacy ślepi? Szatan ich zaślepił. Nawet wiara w Boga pochodzi od samego Boga. Zrobiliśmy wszystko, co byliśmy w stanie zrobić. Powiedzieliśmy jej o Jezusie. Reszta należy do Pana. Już więcej nie będę próbowała rozmawiać z nią o Jezusie. Po prostu modlmy się za nich. I modliliśmy się. A rodzice przestali się do nas odzywać. Nawet już nie dzwonili. Ale kto wie, czego może dokonać Bóg? On skierował mnie do służby więziennej, w której potrafię być pomocna nieszczęśliwym, zagubionym ludziom. Dał mi też ogromną rodzinę wierzących, którzy mnie kochają. Jezus uleczył mnie z bólu przeszłości, a Jego miłość mnie podtrzymuje. W programie numer 2598 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Celestyny. Wyzwolony realizowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Nasz adres: Głos Ewangelii, 00441 Warszawa, ulica Zagórna 10. Telefon 022 621 28 38. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312 922 1462.